Niedziela palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Wiemy, że Wielkiego Tygodnia, dlatego że to wydarzenia naprawdę wielkie, które chcemy przeżyć, upamiętnić, przede wszystkim przeżyć na nowo. Można by powiedzieć wydarzenia największe. Wielki Tydzień rozpoczyna się od świętowania uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wszyscy ewangeliści mówią o tym uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. W tym roku naszym duchowym przewodnikiem jest święty Łukasz. I dlatego posłuchajmy, jak on przedstawia te wydarzenia. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa. A zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim. Tak ewangelista Łukasz przedstawia owo wydarzenie. My jesteśmy w Betfage, na zboczu Góry Oliwnej, w sąsiedztwie miejscowości Betania. Miejscowości, jak często o niej mówimy, przyjaciół Pana Jezusa. Pan Jezus według Ewangelii Marka, Mateusza, a także Łukasza zmierzał do Jerozolimy po działalności publicznej w Galilei. Ostatni przystanek przed dojściem do Jerozolimy to był w mieście Palm w Jerychu. Jezus nadchodzi, więc najpierw był w Betanii. Z kontekstu wynika, że był też goszczony w domu przyjaciół, a potem wyruszył w kierunku Jerozolimy. Betania, Betfage. Sama nazwa tej miejscowości Betfage to dom fig. To tutaj dosiadł źrebie oślicy i jako pokorny król, wypełniając tym samym zapowiedzi prorockie, Jezus wjechał do Jerozolimy. Towarzyszyły mu tłumy. Jak słyszeliśmy, wszyscy wołali: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Rzeczywiście Jezus wypełnił zapowiedzi proroków i wjechał do świętego miasta Jeruzalem. Z tym wydarzeniem i z opisem są związane też pewne szczegóły, które są szczegółami bardzo ważnymi, mianowicie kiedy ewangelista Marek nam opisuje to wydarzenie w 11 rozdziale, mówi, że Jezus wyszedł z Betanii,
wyszedł z domu przyjaciół. No i rzeczywiście wszystko się potoczyło podobnie. Wjechał do Jerozolimy, obejrzał wszystko, zobaczył i wrócił ponownie do Betanii, do przyjaciół. I po tym pobycie u przyjaciół wyruszył znowu w kierunku Jerozolimy, z Betanii, Betfage i dalej do Jerozolimy. I wtedy miało miejsce to, co opisują inni ewangeliści, tego samego dnia, mianowicie oczyszczenie świątyni, przepędzenie przekupniów. No i jest jeszcze w Ewangelii Mateusza taki szczegół, może żeby jeszcze bardziej podkreślić realizację zapowiedzi proroka Zachariasza, że była oślica i źrebie. A więc mamy do czynienia z oślicą i źrebięciem. Natomiast inni ewangeliści podkreślają, że wsiadł na ośle albo na źrebięcie oślicy. Z tym, że w każdej Ewangelii jest ten szczegół, że jeszcze nikt tego źrebięcia, tej oślicy nie dosiadał. A i okazuje się, że ten szczegół mateuszowy może być bardzo ważny, żeby powiedzieć, tak, musiała być też oślica, żeby w ogóle mógł Jezus dosiąść źrebie, które jeszcze przez nikogo nie było dosiadane. Tu w tym niewielkim kościółku w Betfage upamiętnia się to wydarzenie, a nawet stoję tutaj na tle kamienia, który, jak podają świadectwa pielgrzymów, bardzo wczesne zapisy, a szczególnie po okresie krzyżowców, że to Jezus najpierw wszedł na ten kamień, potem z tego kamienia dosiadał źrebie oślicy. Jezus nie jak jakiś potężny król, mimo że w głowach uczniów było oczekiwanie na Mesjasza politycznego, który przywróci potęgę Izraela. Nawet w tych okrzykach uczniów król Dawida jeszcze były echa tych oczekiwań bardzo politycznych, przyziemnych, a Jezus mówił i nauczał przecież o zupełnie innym królestwie. Jako pokorny król wjeżdża do świętego miasta Jeruzalem, nawiedza to miasto i tutaj, jak wiemy, dokonają się wydarzenia wielkie. Dlatego Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę tych wielkich wydarzeń. Gdy będziemy wędrować z tego miejsca razem z tłumem pielgrzymów, wiwatując na cześć Chrystusa, dojdziemy też właśnie do miasta, do Jeruzalem, do tego miasta, które, jak słyszeliśmy, Łukasz to zapisał, nie rozpoznało czasu odwiedzin Boga. Jezus zapłakał nad miastem. Chodzi o to, żeby rozpoznać czas nawiedzin Boga. Myślę, że tajemnica Wielkiego Tygodnia to tajemnica, kiedy ponownie wszystkich nas Bóg nawiedza, odwiedza. Ważne, żeby ten moment rozpoznać.